Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii na agresywne D4. Partii tej bierze udział Mamediarow kontra Artmiejew. Zawodnicy bardzo ciekawi. No Myślę, że Mamediarow jest już szerzej znany pod tym względem, że gra przede wszystkim ruch D4 i gra niezwykle agresywne szachy. Stara się mieszać na szachownicy jak tylko potrafi. Kiedy ma tylko okazję, to idzie na ostre warianty, na ostre pozycje. Z kolei Artmiejew jest rosyjskim bardzo silnym arcymistrzem, szczególnie w grze w szachach szybkich i błyskawicznych, a właśnie ta partia była grana online tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika z turnieju finałowego Grand Chess Tour, w którym bierze udział m.in. Jan Krzysztof Duda, Magnus Carlsen i inni silni arcymistrzowie z czołówki światowej. Moi drodzy, zapraszam do analizy, do agresywnych szachów pod D4. Wbrew pozorom można grać bardzo agresywnie pod D4. Tutaj po ruchu d5 następu, nastąpiło c4, ruch e6 i skoczek na c3 i posunięcie c5. To daje już jasny sygnał białym, że można tutaj próbować mieszać i grać bardzo ostro. Jest to obrona tarasza. Obrona tarasza charakteryzuje się czarnymi tym, że często dostajemy tutaj izolowanego pionka na D5, na przykład coś w tym stylu. Oczywiście bicie tutaj na C5 nie jest dobre dla białych teraz, bo następuje ruch D4, ale chodzi mi o sam schemat, że ten pionek D5 zostaje. Te figury czarnych starają się tutaj szybko wychodzić w sposób naturalny i aktywny. No i dzięki temu tutaj czarne mają rozwój figur bardzo szybki za cenę tego izolowanego piona. Bardzo fajne te partie rozgrywał w tych systemach białymi Akiba Rubinstein. Lecz te partie były dosyć techniczne, strategiczne. Dla wielu osób mogłoby być, mogłyby się wydawać nudne, oczywiście. Dla prawdziwych szachistów to są wspaniałe pozycje i myślę, że warto się w takich pozycjach zagłębić, nie tylko w ostrych, no ale tutaj mieliśmy zupełnie inną bajkę. Moi drodzy, właśnie, właśnie w tej sytuacji Białe wybiły na D5, Pionek wybił na D5. No i Mamediarow zagrywa posunięcie. Dla mnie pierwszy raz w ogóle widzę taki ruch, ale okazuje się, że można tak grać i jest to posunięcie E4. No i ten układ pionków w centrum jest. Nowy dla mnie, ciekawy zresztą, e, to się nazywa według czeskomowych ustawień. Gambit Marszala. E, no, ja tego nie znałem, przyznam się szczerze, jeszcze mało wiem o szachach, e, więc uczę się cały czas o tym i tutaj mówię, że hmm, co po tym ruchu E4 zrobić? Tak naprawdę zastanówmy się. E, no, w partii e, najlepszą odpowiedzią, i tak też zagrywa Rosjanin, jest bicie pionka na E4. E, czasami istnieje coś takiego jak skoczek na C6, jeżeli ta figura już tutaj stoi, to można przepchać fajnie pionka D5, e, właśnie z gambitowym podejściem do sytuacji, ale tego skoczka nie ma, więc. Jak grać dalej? Otóż, tutaj Azer zagrywa gońcem na B5, dając szacha. Goniec się zasłania, no bo nie ma innego wyjścia. Raczej skoczkiem, tutaj nie chcemy zasłony, bo istnieją czasem jak, jakieś takie ruchy jak D5. Mówię o skoczku na C6, oczywiście, a czasami też tego skoczka można wybić, psując strukturę pionków przeciwnikowi. To wszystko zależy od podejścia w tej sytuacji, jak chcemy zagrać. No bo w ostrych pozycjach, jeżeli powstaje dosyć ciekawa struktura atrakcyjna dla jednej ze stron, no to e, jeśli, jeśli jest taka możliwość, to jedna ze stron ma szansę e, tę strukturę e, zepsuć i grać właśnie. E, no mam nadzieję, że he, jest to w miarę zrozumiałe. Ja za chwilę pokażę przykład, o co mi dokładnie chodziło. Goniec zagrał w tej partii na D7 e, i skoczek na e, E2. Zaletą Gambitów jest to, że tracąc pionka na przykład, Mamy szansę szybko wyprowadzić figury i tak też się dzieje. Goniec jednak wybija jednego, jedną y, groźną figurę białych. oczywiście gońca na B5, na no, skoczek wybił i posunięcie A6 i ten skoczek musi wrócić z powrotem na pole. C3. Pionek teraz wybił na d4, i skoczek wybił na d4. No i taka pozycyjka, no, muszę Wam powiedzieć, że no niby miało być ostro, a czy na faktycznie jest ostro? Oczywiście gambitowo zostało to fajnie zagrane, ale ciekawą rzeczą jest to, że Silnik ocenia tę pozycję jako minimalny plusik dla białych mimo straty pionka. I to jest dobry sygnał dla białych, że biały mają świetny rozwój za to. No skoczki są przede wszystkim w grze. I teraz wytłumaczę o co mi wcześniej chodziło, o tej strukturze pionków. Bo jeżeli teraz w tej sytuacji czarne by zagrały na przykład skoczkiem na C6, no to My tego skoczka możemy wybić. Tu przypuszczam, że Hetman od razu by wybił na D1, żeby zderoszować króla. No nie opłaca się wybijać skoczkiem na D1 z tego względu, że jak pionek wybije skoczka, to my od razu zbijemy skoczkiem na E4. No i Taka struktura mogłaby powstać. To jest taki minimalny plusik dla białych, ale taki mega minimalny. Magnus Carlsen na pewno w takich sytuacjach by się czuł wyśmienicie ze względu na te e, szczerbate piony, moi drodzy. E, tutaj te pionki, zobaczcie, e, na skrzydle królewskim są totalnie, byłyby totalnie nienaruszone, e, wręcz idealne, a tutaj jest minimalna różnica pionki A i B a i B są zupełnie in, inaczej ustawione niż pionki A i C. Więc tutaj na przykład po roszadzie z szachem krócie chowa ładnie na C2, nie mając gońca białopolowego, tutaj czarna nie są w stanie y, zrobić krzywdy temu królowi w tej końcówce. No i ta pozycja jest generalnie równa, ale y, myślę, że bardzo przyjemnie by się tu grało. Y, to białymi, czarnymi trzeba grać dosyć precyzyjnie, żeby, je, żeby nie stracić tych pionów, ale to takie moje e, przemyślenia, e, znaczy nie tylko moje, to są takie ogólne powiedzmy zasady, skoczek zagrał w tej sytuacji na F6 i goniec na G5 agresywnie agresywnie musimy tutaj wiązać tego skoczka przede wszystkim i próbować tam atakować Hetmana. H6 ze strony czarnych no i tutaj e, silnik pokazuje, aby zbić tego skoczka Generalnie chodzi o to, żeby tego skoczka wybić, Hetman wybija i zrobić roszadę i zaraz trzaskać tutaj piórkę na cztery stępem. Ja bym tak zagrał, ja bym to poszedł Myślę, że to taki układ dosyć ciekawy Nawet silnik się z tym zgadza Ale Mamediarów lubi mieszać w pozycji I zostawia jednak gońca na H4 Jednak tutaj goniec zagrywa na E7 I czarne zdążyły się Powiedzmy tutaj Ustawić figurami w sposób no, w miarę obronny Taki bezpieczny Ale skoczek na F5 I chyba o to białym chodziło, żeby ten skoczek na F5 Tutaj trochę poszalał Okazuje się, że ta pozycja no, nie jest jakaś zła dla czarnych, wbrew pozorom, ale lekki plusik dla białych mimo wszystko jest. Roszada ze strony y, tutaj Artemiejewa. Artemiejewa, Artemiejewa, Ar oj to ciężkie nazwisko, niby krótkie, y, rosyjskie. Dobra, nieistotne. Jedziemy dalej. W tej sytuacji Hetman zagrał na B3. Wszystko jest pięknie. Skoczek na D7 i wieża zagrała od razu na D1, żeby wiązać Hetmana. No Ruch jak ruch, zdrowe posunięcie, myślę, że warto było zastanowić się nad Ruszadą. I Hetman E8, wydaje się to ruchem takim pasywnym, dziwnym, ale mega logicznym, bo chodzi o to, żeby zejść z tego związania, gdy następują jeszcze związania po skosie i żeby nie było tutaj żadnych niespodzianek pod tytułem, na przykład... Skoczek bije 7 i goniec bije F6, albo odwrotnie. E, tak naprawdę, w tej sytuacji już nastąpiła ruszada. Koniec rozwoju i goniec zagrywa na C5. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy chyba w takiej kluczowej, e, kluczowej sytuacji w tej partii, e, i tutaj. Mamediarów zagrał skoczkiem na 4, skoczek na bandę. No, nieco niefortunne posunięcie. Tu silniki mówią, że czarne już są spoko. Dlaczego? Jak można byłoby spróbować zagrać inaczej? Ja myślę, że proste zagranie z skoczkiem na D6 no, myślę, że taką trwałą, dobrą pozycję tutaj białe by dostały, aczkolwiek. To jest mniej więcej remis, spiony mniej, ale w następnym ruchu planujemy zagrać wieżę D1 i grać po prostu tymi figurami aktywnie. Pamiętajmy, że jak naciskały trochę przeciwnika, to myślę, że czasami gdzieś tam można jakiś słaby punkt znaleźć. No ale cóż, sprawdźmy partię, sprawdźmy te ruchy jak nastąpiły. Skoczek zagrał na A4 i Hetman na E5. Jakie e, od razu takie centralizowanie Hetmana. E, to powoduje, że no, widzimy, że chodzi mi o to, że czarne oddają tego gońca ze skoczka w taki prosty sposób, tylko białego nie biorą. No bo jakby białe wzięły jakby białe tutaj zbiły gońca, to skoczek by wybił tego gońca. Takich, takie ruchy pod uwagę jak hetman b7 to w ogóle nie biorę, no. Widzimy, skoczek wisi. To jest główny chyba argument w tej sytuacji. Hetman zagrał na H3. Wieża z F na D8, mimo że pod związaniem, to wieża już się czuje tutaj lepiej na tej linii D. Skoczek na C3 wrócił. Goniec na F8. I to jest fajna nauka dla osób początkujących, mam nadzieję, dlatego że ten goniec wraca tutaj do obozu on tutaj mimo wszystko po przekątnej dobrze działa. Jest pionek więcej u czarnych. Dlaczego by nie schować figury? E, troszeczkę zabezpieczyć tutaj króla. Przy takim skoczku F5 zawsze trzeba uważać. Goniec zagrał na G3 w tej sytuacji. E, I Hetman E6. E, I teraz Goniec zaatakował wieżę. Proste zagranie. Wieża E8. Tutaj z Hetmanem dobrze współpraca będzie działała. Posunięcie A3. No widzimy to taki ruch już chyba bezplanowy. Tak mi się wydaje. Tutaj. Czarne stoją tak stabilnie, spełnione więcej po prostu. Skoczek zagrał na E5, wieża z F na E1, wieża A na C8, proste zagranie. Goniec D6 i wieża z C na D8. No i w tej sytuacji tutaj myślę, że czarne są w porządku. Tutaj goniec zbił na F8. No i oczywiście królem, królem na F8 trzeba wybić tego gońca, jak żeby nie inaczej. W ten sposób mamy szansę wygrać szybko partię. <gry> oczywiście mały żarcik, moi drodzy, w tej sytuacji ma mediarów myli się e, okrutnie. No niestety dla niego myli się okrutnie e, dlatego, że zagrywa skoczkiem na D4 i proszę mi wskazać odpowiedź czarnych. E, po którym e, białe się już poddały Jak widzimy mistrz taktyki Czyli Mamed Yarow, e, Też się myli, też jest człowiekiem e, I w, no, zagrał prosty błąd Tak naprawdę Wygrywa posunięcie Hetman Hatch I białe się poddały Z prostego powodu Po wybiciu Hetmana jest wieża D4 Zdobycie figury Jeżeli wieża D4 to skoczek F3 No i zbijamy wieżę Figura więcej po stronie czarnych na tym poziomie absolutnie gwarantuje zwycięstwo. No cóż, partia myślę, że taka jedna z lżejszych powiedzmy. Przy okazji nastąpiła bardzo fajna taktyka. Nawet dla jednej taktyki warto przeanalizować partię i się czegoś tam nauczyć, i sobie coś tam dla siebie wynieść. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.